Wcześniej, przed, zanim zacząłem się zajmować bezpieczeństwem, byłem programistą Javy przez kilka lat, a jeszcze wcześniej zajmowałem się dziennikarstwem komputerowym. Także z komputerami jestem za pan brat od wielu, wielu lat, nawet wcześniej jeszcze przed, przed pracą zawodową. W wolnym czasie, oprócz takich rozrywek związanych może mniej z komputerami, zajmuję się właśnie o SINTem, jest to gdzieś tam moja pasja. Właśnie, kiedy trzeba już się zachowywać cicho wieczorem, domownicy kładą się spać. Wtedy właśnie mam czas na takie własne prywatne analizy. W social mediach można mnie spotkać pod takim handlem przemfer. Głównie udzielam się na Twitterze. Na początku, jeszcze może kilka słów dotyczących Schenker Technology Center w Warszawie. Jeśli Państwo kojarzycie w ogóle DB Schenker, to taki globalny koncern logistyczno-transportowy. Jednak tym z Państwa, którzy nie są bardziej zaznajomieni z firmą, musicie wiedzieć, że Schenker to również nowe technologie, różne innowacje. I my tutaj w Warszawie stanowimy jeden z takich czterech, można powiedzieć, centrów kompetencyjnych na całym świecie. Tutaj akurat Warszawa pełni funkcję takiego huba związanego z bezpieczeństwem. Dostarczamy usług bezpieczeństwa dla całej grupy Schenker. Mamy zespół kilkunastu osób, nie tylko zajmujących się pentestami. Także, gdybyście Państwo chcieli nas poznać nieco więcej, zapraszamy na nasze strony internetowe, do social mediów. A teraz już przechodząc do tematu dzisiejszej prezentacji, będę opowiadał o osincie, o jego różnych barwach. Zajmiemy się lokalizacją przestrzenną i czasową zdjęć. Pokażę różne przydatne narzędzia, które używam w trakcie takich analiz. A na końcu podsumujemy to, pokażę w jaki sposób w ogóle takie umiejętności osintowe można rozwijać. Więc przechodząc do osintu, do geolokalizacji, dlaczego w ogóle ten osint jest tak, tak fascynujący? Bo, de facto, jest to wywiad otwarto źródłowy tak możemy to nazwać po polsku. Moim zdaniem, jest to niezwykle fascynująca dziedzina bezpieczeństwa informatycznego, taka trochę mniej techniczna. Jednak w moim odczuciu jest to pewien stan umysłu. To znaczy, jeśli już raz zaczniemy patrzeć na informacje w taki sposób pogłębiony, będziemy się zastanawiać, w jaki sposób możemy je zbierać, możemy je poszerzać, jak z jednych informacji uzyskiwać inne informacje, jak układać je niemal jak puzle, no to stanie się to wręcz uzależniające. No i osyn też. Jest wszędzie, można powiedzieć, że wielu, wielu dziedzin życia, gdzie chcemy coś ekstra wyciągnąć, coś więcej uzyskać, możemy się tą właśnie dziedziną zainteresować. W ogóle samych rodzajów OSINTu jest, jest kilka, to nie tylko lokalizacja przestrzenna i czasowa zdjęć, ale to także na przykład gromadzenie informacji o sygnałach pochodzących z różnych pojazdów, z satelit, z, ze statków. To także zbieranie informacji o ludziach, cały wywiad związany z, z ludźmi, z, z tym, co oni udostępniają. Głównie dzieje się to za pomocą social mediów, więc tutaj poznanie specyfiki mechaniki różnych platform social mediowych też jest jakby w cenie. To jest też analiza chociażby infrastruktury danej organizacji, a więc ich adresów internetowych. IP, całych netbloków. To się przydaje zwłaszcza też w pracy red gdzie trzeba pewien rekonesans o firmie wykorzystać. Także wiele, wiele różnych barw OSINT ma. Natomiast przechodząc już do samej analizy zdjęć, chciałbym, żebyście Państwo spojrzeli na ten problem w sposób taki trochę dwutorowy. Mianowicie zdjęcia możemy analizować pod kątem autentyczności lub zawartości. Autentyczność to wszelkiego rodzaju metadane, głównie dane EXIF, czyli te dane, które zostawia aparat cyfrowy w pliku ze zdjęciem, a więc pewnego rodzaju ustawienia związane z, z tym zdjęciem, ale także koordynaty GPS tej osoby, która robiła zdjęcie. Są to też inne metadane, na przykład związane z autorem czy z opisem danego zdjęcia. Oczywiście dane EXIF to też pewne metadane, ale jednak trochę takie bardziej specyficzne. No, i autentyczność, czyli to, co widzimy na zdjęciu, lub na odwrót, to czego nie widzimy, to co w jakiś sposób zostało wymazane, wyretuszowane. No i druga kwestia to zawartość samego zdjęcia, a więc geolokalizacja, czyli lokalizacja przestrzenna, lokalizacja czasowa, no i ta ukryta zawartość, czyli steganografia i jej analiza. Tutaj widzieliśmy jeszcze po prawej stronie, Fragment takich danych EXIF, które dotyczyły autentyczności. Ja jednak dzisiaj skupię się na tej, tym aspekcie geolokalizacji i chronolokacji. Więc, patrząc na to, gdzie zdjęcie w ogóle zostało zrobione, powinniśmy odpowiedzieć sobie, czy wręcz spojrzeć na zdjęcie w takich kilku kategoriach. Po pierwsze zastanowić się, o jakie punkty orientacyjne zostały zawarte w kadrze zdjęcia? Są to różnego rodzaju budynki, sklepy, może węzły komunikacyjne, typu lotniska, stacje kolejowe. Druga sprawa to języki widoczne na rozmaitych tablicach, szyldach, może jakichś sklepach. Język jest w stanie nam odpowiedzieć na, de facto na pytanie, w jakim kraju się chociażby znajdujemy. Trzecia sprawa to wszelkie kwestie związane z przyrodą, to jakieś ukształtowanie terenu, rzeki, może widok jakiegoś łańcucha górskiego gdzieś w panoramie miasta, jeśli to jest zdjęcie miasta, tego typu, tego typu elementy. Jeśli zdjęcie zostało zrobione gdzieś w okolicy ulic, to wszelkiego rodzaju infrastruktura uliczna, słupki, kosze, ławeczki, nieraz bardzo, bardzo charakterystyczne dla danego regionu, kraju. Może jakiś model pojazdów wypuszczony tylko na dany rynek? To nawet kierunek ruchu, który jest w stanie nam świetnie przybliżyć, czy, czy wręcz zawęzić obszar poszukiwania, jeśli dwa kraje, załóżmy, wyglądają bardzo, bardzo podobnie. No i wreszcie inna kategoria typu ludzie, ich aparycja, jakiś ubiór, czy wręcz pogoda bardzo, bardzo znamienna, na przykład na danym obszarze. Tutaj widzimy, Zdjęcie z przykładowego miasta, jakiejś metropolii azjatyckiej. Ja dodam tylko, że jest to Seul. Na pierwszy rzut oka nie wiadomo, gdzie jesteśmy. Nieznany język, nieznani ludzie. Jednakże, po chwili analizując te, te znamienne elementy, jesteśmy w stanie zobaczyć, co to może, co, co, co może nam zidentyfikować tą lokalizację? Więc, przede wszystkim, jakieś znaki, język, język charakterystyczny dla danego kraju, jakieś tablice pokazujące krzyżówkę, jak dojechać do, do jakiegoś miejsca. To infrastruktura uliczna, typu właśnie tutaj ten, ten słupek czerwono-biały, charakterystyczna osoba aparycji azjatyckiej. Barwa, kolor pojazdów, można powiedzieć. Mówi się, że w Nowym Jorku występują te żółte taksówki, jednak w Seulu nie mniej charakterystyczne, pomarańczowe także są. No i siedziby wielkich firm. Już po krótkim googlowaniu można zorientować się, gdzie mają swoje przedstawicielstwa, na jakim skrzyżowaniu. Więc to wszystko pomaga nam przybliżyć miejsce, gdzie się znajdujemy. I chronolokacja, czyli lokalizacja czasowa zdjęcia. Tutaj, do poprawnego wyznaczenia, o której godzinie zostało wykonane zdjęcie, musimy dysponować pewnymi szczegółami. Pierwszy z nich to point of view, czyli miejsce, gdzie znajdował się obserwator, z którego zostało zrobione zdjęcie. Druga sprawa to dokładny dzień wykonania zdjęcia. I trzecia kwestia to cienie, czyli jak cienie układają się na zdjęciu. Cienie też wiadomo nie zawsze występują, bo nie zawsze jest na słonecznienie, więc tutaj może jakieś konkretne zdarzenia, które zostały uchwycone w kadrze zdjęcia, na przykład może jakaś charakterystyczna parada załóżmy została gdzieś w tle uwieczniona. No i wreszcie pewne szczegóły zależne od czasu, typu pora dnia, jakiś ubiór, pogoda. Może w danym dniu była jakaś wyjątkowa burza, nawałnica, to też wszystko może świadczyć o, o tym, o jaka godzina była na zdjęciu. Tutaj mamy przykładowy wynik z takiego zegara słonecznego serwisu Sunkalk. Ja ustawiłem wskaźnik na wieżę Eiffla i przesuwając tym paskiem na górze strony, możemy łatwo określić, jak w poszczególnych porach dnia ten cień wokół budynku. Wokół pewnej budowli padał. Zatem, jeśli dysponujemy na przykład zdjęciem z danego dnia, z danego obszaru, to patrząc na cienie na tym zdjęciu, możemy określić, jak wieża Eiffla rzucała swój cień w poszczególnych porach dnia. Teraz na kilku przykładach chciałbym zaprezentować, jak, takie, jak dochodzić do, do tego, gdzie i o której godzinie zostało wykonane zdjęcie. Przykłady pochodzą z Twittera, z takich wyzwań, które ludzie rzucają sobie nawzajem z prośbą o określenie, gdzie i o której godzinie było wykonane zdjęcie. Więc pierwszy taki przykład to jest Szwajcaria. Tutaj człowiek pyta nas, gdzie to zdjęcie zostało wykonane. Mamy odnośnik do artykułu. Artykuł dotyczył stref ograniczonej prędkości do 30 km na godzinę w Szwajcarii. Zdjęcie było poglądowe do tego artykułu, natomiast pytanie było, gdzie ono zostało wykonane. Patrząc na te szczegóły, tutaj w kadrze, od razu możemy zaznaczyć pewne elementy, po których będziemy się, będziemy się przesuwać. Są to sklepy, jakieś witryny i szyldy sklepowe. Jest to, są to znaki pionowe i poziome, kawałek. Rejestracji tego pięknie wyglądającego czerwonego Ferrari, tam w tle jeszcze zaznaczone na fioletowo jest nazwa ulicy, jednak po powiększeniu tego zdjęcia nie dało się jednoznacznie określić, co to za ulica. Więc ja tutaj podchodząc do tego problemu, skoncentrowałem się właśnie na znakach, czyli na wyjeździe z tych stref 30 km na godzinę, i właśnie na tym kawałku tablicy rejestracyjnej. Zacząłem szperać na początku, gdzie te strefy 30 km na godzinę w ogóle. Występują w Szwajcarii i wyszło na to, że występują w aż 16 miastach, dość dużych miastach, więc może nie był to najlepszy trop do poszukiwań, jeśli chodzi o, o wyznaczenie miejsca wykonania zdjęcia. Natomiast przeszedłem od razu do kwestii tablicy rejestracyjnej. Sprawdziłem, w jaki sposób tablice rejestracyjne są w, rejestrowane właśnie w, w Szwajcarii. I wyglądają one w ten sposób, że pierwsze dwie litery to jest nazwa, to jest jakiś de facto kod kantonu, natomiast później jest jakiś numerek. I tylko dwie, dwie, dwa regiony kończyły się na H, bo tam widać było, było, była ucięta literka H. Tak więc tylko dwa regiony kończyły się na H. Jest to Schaffhausen i Zurych, z czego tylko Zurych posiadał te strefy do 30 km na godzinę. Dodatkowo w takim portalu rosyjskojęzycznym, auto Numer Ru, znalazłem dokładnie zdjęcie tego Ferrari, kierowcę, widać tu pani prowadzi i tablicę rejestracyjną związaną z, z tym pojazdem, co mnie tylko utwierdziło w przekonaniu, że de facto jest to Curych. Także miałem już mniej więcej zawężony obszar działania i skoncentrowałem się na innych szczegółach. Szczególnie zainteresował mnie ten pomarańczowy napis w tle, to była nazwa jakiegoś sklepu, starałem się odnaleźć co to może być i po... po w dłuższych lub krótszych poszukiwaniach wyszło na to, że jest to FUST. To taka marka sklepów z elektroniką w Szwajcarii i zacząłem szperać, gdzie FUST ma swoje sklepy w Curychu. Przeszedłem do zakładki z obrazkami w, w Google i wyskoczyła mi na jednym z, z miejsc właśnie ten budynek, który tam się znajdował na zdjęciu w oddali, ten czerwono-szary, wraz z dokładnym adresem. Więc jedyne co mi pozostało, to umieścić ludzika Google'a na mapie i odpowiednio zmienić perspektywę, czyli przejść do odpowiedniej uliczki. Proszę bardzo, mamy rozwiązanie tej zagadki. Znalazłem tą ulicę dokładnie, gdzie ona się znajduje. Ona wyglądała trochę inaczej, bo Google Car przyjeżdżał tędy, jak, jak stanowi informacja w 2014, więc te witryny sklepowe, niektóre wyglądały nieco inaczej, tym niemniej miejsce zostało zlokalizowane. Drugi przykład to Bangkok. Tutaj pan nam życzy wesołej niedzieli i pyta, gdzie i o jakiej godzinie zostało zrobione zdjęcie z dokładnością plus minus 5 minut. I tutaj jeszcze ważna informacja w treści tweeta: że zdjęcie miało miejsce w, czwar... Przepraszam, w piątek. Zatem, skoro jest to niedziela, zobaczmy, tweet został opublikowany 7 marca, no to piątek musiał być dwa dni wcześniej, czyli 5, 5 marca. Więc mamy już pierwszą informację do wyznaczenia czasu wykonania zdjęcia. Pamiętamy, jest to data, jest to punkt obserwatora i są to cienie. Tutaj zresztą cięć, czyli raczej ten ślad słońca na wodzie też jest, więc też go będziemy w stanie wyznaczyć. Podszedłem do tematu trochę podobnie jak, jak w przypadku tym szwajcarskim, mianowicie wyznaczyłem kilka, kilka ważnych punktów w tym kadrze, i był to ten wysoki budynek po lewej stronie ten most tam w oddali i po prawej stronie kompleks tych wysokich budynków. Więc na początku wrzuciłem zdjęcie do Yandexa, to jest taki rosyjskojęzyczny odpowiednik Google'a, który ma cechę taką, że bardzo dokładnie szuka zdjęciem. Wrzucamy zdjęcie i ono nam znajduje wyniki bardzo podobne, jeśli nie zbliżone do oryginału. I tutaj widać właśnie, Yandex złapał... Bardzo podobny wynik, nawet, nawet widać zachód słońca, widać ten kompleks budynków po prawej stronie. I Yandex podpowiedział, że jest to Chao Praya, taka rzeka przepływająca przez samo centrum Bangkoku. Yandex ma jeszcze jedną fajną cechę, mianowicie można szukać fragmentem zdjęcia i też bardzo dobrze sobie radzi. Z tego co wiem, wyszukiwarka Bing również, również ma taką cechę i również zwraca całkiem przyzwoite rezultaty. Także tutaj Yandex ponownie podpowiedział, co to jest za kompleks budynków. Ja jeszcze zweryfikowałem w Google, że jest to Tridot City Marina. Po drugiej stronie Chao Prai. jest to kompleks takich 35 piętrowców, nowoczesna architektura azjatycka. Także ten, ten, punkt, ten punkt na krajobrazie został znaleziony. Dalej szukałem mostu. No i Wikipedia ma oczywiście artykuł z. Ze zbiorem mostów w Bangkoku. Jeden z tych mostów, te, te wyróżniające się łuki, pokazało, pokazało mi zdjęcie. Opis, że jest to most ramy trzeciego, to był prawdopodobnie jakiś starożytny tajski władca, więc ten, ten obiekt również został znaleziony. Zacząłem się przemieszczać ludzikiem Google ponownie na mapie i znalazłem perspektywę, z której mogło być zrobione zdjęcie. Tutaj widać jakiś. Deptak, jakiś bulwar, miejsce spotkań. Oczywiście ten wysoki budynek po lewej stronie też został znaleziony. Widać tylko, że to zdjęcie zostało zrobione z łódki w, w wyzwaniu, ale jak przełączyłem na widok satelitarny przy tym Deptaku, okazało się, że łódki też tutaj cumują. Można tam pewnie wejść, zjeść coś dobrego, napić się złocistego napoju, więc można było idealnie postawić pineskę na mapie, pokazać jakie były koordynaty GPS. Punktu obserwatora. No i cień, czyli ostatnia rzecz do wyznaczenia dokładnej godziny. Tutaj ważne jest, aby pokazać, gdzie dokładnie ten cień pada. Nawet tutaj mamy zaznaczony na fioletowo pewien kompleks budynków, to żeby nawet wskazać, że to było konkretnie na, na prawą stronę tego kompleksu. Każdy, każdy detal ma znaczenie, aby jak najbardziej precyzyjnie wyznaczyć godzinę wykonania zdjęcia. Także ja tutaj te wszystkie punkty. Zaznaczyłem na mapie, gwiazdką, punkt obserwatora i poprowadziłem linię w, w tym kalendarzu słonecznym, przepraszam, w zegarze słonecznym, i zostało to wyznaczone tutaj, przesuwając ponownie paskiem po lewej stronie. Wyszło, że jest to około godziny 18, jakieś pół godziny przed zachodem słońca, więc taka była de facto odpowiedź do tego wyzwania. Wszystkie te elementy zostały znalezione, zidentyfikowane. Trzeci przypadek, który omówię to Niemcy. Tutaj z kolei jest wtorkowy quiz z 28 lipca. Pan przemieszczał się drogą z Berlina gdzieś w jakimś nieznanym nam kierunku pyta gdzie to było i o jakiej godzinie orientacyjnie. I tutaj kluczowe znaczenie ma to słowo orientacyjnie, ponieważ jak widzimy, nie ma tutaj cieni, nie ma cieni, więc ciężko będzie wyznaczyć dokładną godzinę. No i co w ogóle wiemy, bo, bo informacje były na początku dość szczątkowe, przemieszczał się w zeszłym tygodniu, jak wynikało z tweeta, więc skoro tweet został opublikowany 28 lipca, no to zeszły tydzień to były takie właśnie ramy czasowe, że była to druga, długa, długa droga na pewno, ale duża, dwujezdniowa, przynajmniej cztery pasy ruchu, po dwa pewnie w każdą stronę, oddzielone barierą energochłonną, tak jak już powiedziałem, nie było cieni, i że w Niemczech jest jedynie 528 lotnisk według Radarboxa. A czemu o tych lotniskach mówię? Ponieważ jeśli przyjrzymy się w, w oddali, jest lotnisko. Ja tutaj zbliżyłem sobie na samolot, który parkował na lotnisku. Zacząłem się zastanawiać, jakie to może być lotnisko, bo jaki to w ogóle może być typ samolotu, bo musicie Państwo wiedzieć, że no nie każde lotnisko jest w stanie przyjąć każdą maszynę po, po jakichś tam poszukiwaniach wyszło mi na to, że może być to Boeing 747 po kształcie tego kadłuba, takim lekko opadającym do tyłu. Proszę zobaczyć, większy z przodu, trochę mniejszy z tyłu, więc taką maszynę na pewno nie każde lotnisko przyjmie. Spojrzałem na mapie, które lotniska z Berlina, praktycznie w każdym kierunku mogły być mijane i wyszło tak na około z 10-12 takich lotnisk. Więc całkiem sporo, całkiem sporo miejsc do, do przeczesania. Natomiast zacząłem jeszcze szukać informacji o tym, co teraz pokażę. Mianowicie zobaczcie, zaznaczone na czerwono, jakiś dym. To był pewnie jakiś, jakiś pożar, jakiś, bo ognisko to nawet za, za mało powiedziane, więc pan tutaj uchwycił właśnie zdarzenie losowe, pożar gdzieś, gdzieś na horyzoncie, i zacząłem szukać. W których regionach Niemiec, powiedzmy w pobliżu lotniska, takie pożary miały miejsce w zeszłym tygodniu w stosunku do Twitter? Tutaj zawęziłem wyniki poszukiwań takimi modyfikatorami before i after w Google. No i szedłem po miastach, dodałem jeszcze takie słowo brand, które po niemiecku znaczy pożar. I faktycznie znalazłem artykuły, że 24 lipca w godzinach popołudniowych. Miał miejsce pożar w okolicy lotniska w Lipsku. Pożar był w takiej firmie recyklingowej Ludwiga Melosza, więc postawiłem sobie pineskę na mapie, zaznaczyłem ten hangar gdzieś właśnie tutaj na, na tym lotnisku Leipzig-Halle i poprowadziłem linię, która pokazała mi mniej więcej punkt obserwatora, tutaj ponownie zaznaczony na gwiazdką, więc widać, że obserwator poruszał się drogą numer 9 na południe, Tutaj nie mogłem tak łatwo poruszać ludzikiem Google, bo, bo nie jest to dobrze zdefiniowane w Google Mapsach. Akurat Niemcy, Niemcy są wyłączone w małej liczbie miejsc. Można, można tak płynnie się poruszać tym ludzikiem. Jest tutaj posiłkowanie Google Earth Pro. Znalazłem to miejsce. Tutaj nawet po trzy pasy ruchu w każdą stronę. Jest ten biały hangar, więc to było prawdopodobne miejsce, gdzie przejeżdżał samochód tamtego dnia. Pozostało jeszcze wyznaczyć godzinę. Tutaj też szukałem w mediach informacji o pożarze, i pierwszą taką informację podało Radio Lipsk. Przynajmniej ja nie znalazłem wcześniejszej. Widać, że tutaj tuż po 18.00 oni informowali o, o pożarze, zatem samochód najprawdopodobniej przejeżdżał może między 17.00 a 18.00, powiedzmy tamtego dnia, właśnie w tym kierunku. Tutaj jeszcze ważna kwestia, mianowicie często strony na swoich artykułach podają tylko. Samą datę dodania artykułu, jednakże podświetlając ten element w DevToolsach przeglądarki, możemy uzyskać całego timestampa. I tutaj przykład jest na dole po prawej stronie, gdzie, gdzie faktycznie ten timestamp pokazuje godzinę 19.19. Więc .19, trochę się spóźnili w stosunku do radia Lipsk. I tak, tak się można posiłkować, powiedzmy, wyznaczając orientacyjną datę dodania zdjęcia, przepraszam, artykułu. I ostatni przykład. To Bruksela. Tutaj jest to nieco inne wyzwanie, ponieważ mamy dwa zdjęcia. Jedno zostało zrobione w 2017, drugie w 2019, jedno we wrześniu, drugie w październiku. No i pytanie było, które jest które. Nie było pytania, gdzie, jest, gdzie to zdjęcie zostało wykonane, jednakże mnie to ciekawiło, gdzie jest zrobione, i postanowiłem tego dociec. Jak się później okazało, miało to jakieś tam znaczenie przy weryfikacji wyników. Na początku szukałem szczegółami, to znaczy zainteresowały mnie te sygnalizatory kolejowe. Wydawało mi się, że są to Niemcy, jednakże po, po jakimś głębszym poszukiwaniu wyszło na to, że jest to system belgijski. Znalazłem nawet dokładnie ten sam kształt sygnalizatora, także już wiedziałem, że jest to Belgia. Dalej wrzuciłem zdjęcie w Yandexa, tylko... Ten, to oryginalne zdjęcie nie pokazało mi zbyt wielu wyników. Dopiero po wycięciu tego, przycięciu obszaru do, do samego tego wlotu, do tunelu, na jednym, dopiero z kolejnych wyników pokazało mi się zdjęcie z artykułu z Wikipedii dotyczącego tunelu kolejowego, kolei towarowych w rejonie Szrebek w Brukseli. Także, także powiedzmy, to zostało namierzone. Tutaj, co ciekawe, w artykule były podane również koordynaty GPS wjazdu do tego tunelu z północy i z południa. Jak się okazało, później tutaj na Google Maps był to wjazd od północy, więc to, 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 to miejsce, punkt obserwatora znalazłem. No i z, zacząłem się zastanawiać, które zdjęcie zostało zrobione wcześniej. Tutaj zbliżenie na ten budynek wokół infrastruktury kolejowej pokazuje graffiti na, na murze, sztukę uliczną. Z tym, że jedna została ewidentnie zrobiona wcześniej, ponieważ jest tam mniej elementów, ta po lewej stronie zawiera więcej elementów, niejako domalowanych później. Także ten jeden prosty szczegół pozwolił mi, tak, tu są właśnie te, te szczegóły, ten jeden, ten jeden element pozwolił mi właśnie wyznaczyć, że, że to zdjęcie po lewej było zrobione po prostu później, bo domalowano pewne elementy. No i druga sprawa, wrzesień czy październik, które jest które? Tutaj z pomocą przyszła przyroda, ponieważ po lewej stronie widać już przekwitające kwiaty, jakiś kwiatostan już w czerwonych barwach. Po prawej stronie wciąż lato, wciąż bujna zieleń. Co więcej, udało mi się zweryfikować tą informację. Tutaj właśnie o tym elemencie mówiłem. Udało mi się zweryfikować tą informację, ponieważ w tym punkcie, gdzie pokazałem, że jest północny wjazd do tunelu. Często Google Car przyjeżdża przez dane miejsce kilka razy, więc można sobie wybrać okres, w którym on przyjeżdżał. I tutaj akurat miałem szczęście, ponieważ było zdjęcie z października 2019, które potwierdziło, że tam po prawej stronie od wjazdu do tunelu był właśnie taki czerwony-purpurowy czerwony, kwiatostan. Także może słabo to widać, ale możecie Państwo zweryfikować samodzielnie, że tam po prostu. Już kwiaty przekwitały, zatem było to później w ciągu roku, czyli październik. No i taka była odpowiedź: po lewej październik 2019, po prawej wrzesień 2017. Pokażę teraz kilka narzędzi, które używam w czasie takich analiz osintowych. Pierwsze z nich to OSINT Framework. To taki zbiór różnych narzędzi osintowych podzielonych na kategorie. Także jeśli mamy pewnego rodzaju wyzwanie, nie wiemy, nie wiemy, jak się do niego zabrać, jakich narzędzi użyć. To jest to pierwsze miejsce, gdzie powinniśmy skierować swoje kroki. Jest ten zbiór bardzo często aktualizowany, tak z raz na miesiąc i ma swój odpowiednik również w polskich źródłach. Nazywa się otwarte źródła.pl albo osinframework.pl. To, to to samo. Strona zorganizowana w podobny sposób. Także bardzo polecam. Druga sprawa to InVid, to taki dodatek do Chroma. Służy do, do radzenia sobie z fake newsami. Tutaj można obrabiać materiały w rozmaity sposób, można wycinać klatki z filmów, wybierać jakieś metadane. Jest też właśnie funkcja tego powiększenia, którego użyłem właśnie przy tym case z, z Niemcami, gdzie powiększyłem sobie samolot, bardzo fajnie działa ten, ten dodatek. Trzecia sprawa to wyszukiwanie obrazem. Tutaj w różnych wyszukiwarkach działa to różnie. Jednakże w opinii wielu researcherów, także mojej, najlepszy, najlepszy silnik tak ogółem ma, ma jednak Yandex. Jeśli chodzi o rozpoznawanie twarzy, jakichś budynków czy miejsc, to jest bezkonkurencyjny. Inne wyszukiwarki, powiedzmy, w różnych aspektach też radzą sobie nieźle. Myślę, że najlepiej po prostu samodzielnie, samodzielnie porównać i samodzielnie dojść do pewnych wniosków. Google Earth Pro, czyli ta wersja instalowalna, która ma więcej, więcej funkcji niż, niż wersja przeglądarkowa, jak na przykład możliwość załadowania dodatkowych zbiorów danych. Tutaj widać dla przykładu jakąś bazę na pustyni, która po, po załadowaniu zbioru danych w takim formacie KML, zyskuje nową twarz, można powiedzieć, bardziej wyostrzone kształty budynków, drogi, więc ta analiza jest też siłą rzeczy łatwiejsza. OCR w Google Docsach, bardzo fajna cecha. Często przydaje się przy analizie języków różnych egzotycznych, z, z powiedzmy, z tablic drogowych. Tutaj akurat widzimy tablicę po tajsku. Ja z tajskim akurat tak średnio stoję. Jednakże po, po wybraniu te, tego napisu, tych liter, powiedzmy, odwróceniu inwersji kolorów, wrzuceniu tego do edytora, Google nam to ładnie OCRuje. Dalej wrzucamy już tylko napis do, powiedzmy, do translate'a i, i dostajemy informacje w bardziej zrozumiałym dla nas języku. Dalej możemy już iść tym tropem. E, tablice rejestracyjne z całego świata, tutaj e, jeśli zdjęcie zostało wykonane gdzieś w pobliżu ulic, parkingów, też bardzo fajnie można namierzyć e, właśnie po, po wyglądzie samych tablic. Często nawet w obrębie jednego kraju tablice się różnią, jak na przykład w Australii, e, więc e, Idąc nawet taką metodą organoleptyczną, sprawdzając jak te tablice wyglądały, jeśli mamy sporo poparkowanych samochodów, da się odnaleźć, powiedzmy, region na świecie, gdzie to, gdzie to występowało. Jeszcze takie narządko OSMAPS OSMAP Radius. Często widzimy tablice z odległością do różnych miast, coraz dalej, powiedzmy, oddalających się, zaznaczając okręgi. Właśnie wokół tych miast możemy zobaczyć, gdzie te okręgi się przecinają i będzie to najprawdopodobniej miejsce, gdzie ta tablica się znajduje. Ten projekt jest na, na GitHubie, można go sobie ściągnąć. To jest po prostu stronka z, ze skryptem JavaScriptowym i można łatwo z niego sobie skorzystać lokalnie. Jak w ogóle ćwiczyć takie umiejętności osintowe? Jak się, jak się w tym szkolić? Jest kilka, kilka miejsc. Przede wszystkim te, te quizy na Twitterze, które z całego serca polecam. Bardzo fajna społeczność wokół nich, rozwinięta. Można tam, jeśli się zatniemy, nawet uzyskać informacje. One się praktycznie codziennie pojawiają, codziennie jest nowe wyzwanie i możemy, możemy się w to pobawić. Portal GeoGuessr, Tutaj w formie takich trzyminutowych wyzwań zostajemy gdzieś wrzuceni na mapę, na mapę świata. Mamy 3 minuty, żeby się oznaczyć. Jest to bardzo ciekawe, o tyle, że ćwiczymy też refleks w szybkim odnajdowaniu się w terenie. Z naszych polskich źródeł jest OSINT Quest. Tam też mają pewne wyzwania na swojej stronie. Trochę rzadziej one się pojawiają, ale też, też są warte uwagi. Natomiast, gdyby ktoś chciał wnieść swoje umiejętności na, na, na wyższy poziom albo zrobić coś dobrego, powiedzmy dla świata, to jest taka inicjatywa Europolu od 2017 roku. Nazywa się Trace Object, gdzie wolontariusze chętni z całego świata są zachęcani, by przyjrzeć się zdjęciom pornografii dziecięcej oczywiście z wyciętymi tymi neurologicznymi fragmentami żeby określić, gdzie te zdjęcia zostały zrobione. Ta baza, jak widzicie Państwo, jest ogromna, 40 milionów zdjęć i nawet jeśli nie uda się znaleźć dokładnej lokalizacji zrobienia zdjęcia, to samo określenie kraju pozwoli na skierowanie śledztwa, powiedzmy już do konkretnych jednostek z, z danego kraju, do przyspieszenia, przyspieszenia pewnych działań. Od początku akcji dwunastka dzieci została wyrwana z rąk przestępców, czwórka przestępców skazana. Europol dostał prawie 27 tysięcy wskazówek dotyczących tego typu zdjęć. Także pomóc może każdy, gdybyście chcieli Państwo spróbować swoich sił. Czasem są to bardzo żmudne poszukiwania, po setki godzin zajmują, ale warto zrobić coś dobrego dla świata. Także dziękuję serdecznie za uwagę i pamiętajcie, żeby używać swoich umiejętności osintowych w dobrych celach. Dziękuję. Również dziękuję Przemku. Mogę jeszcze z Przemkiem chwilę pogadać. Bo bardzo fajna prezentacja. Na czacie publiczność bawiła się razem z Tobą i muszę przyznać, że wykazałeś się rzadkim skillem również przewidywania pytań, bo udało Ci się odpowiedzieć zaraz po zadaniu pytania o GeoGeSera. Jakby zademonstrować, tak jakby udzielając odpowiedzi, czy korzystasz z tego portalu. Wspomniałeś o jednym praktycznym zastosowaniu, jeszcze uzupełnię. Nie przypomnę sobie teraz z głowy, jak nazywa się ten serwis, ale również Europolu albo Interpolu jest aplikacja, która jakby namawia do tego, żeby robić podróżując zdjęcia, przede wszystkim w hotelach, jak wygląda pokój hotelowy. Jeśli ktoś podróżuje, polecam. To jest również materiał, który potem jest wykorzystywany dokładnie do takich poszukiwań, o których mówił Przemek, ponieważ bardzo często te, te materiały powstają właśnie w w pokojach hotelowych. Gromadzenie takiej bazy przez organy ścigania bardzo pomaga później w ustaleniu, w którym miejscu na świecie, czy wręcz w którym obiekcie doszło do nagrania materiału, czy, czy zdjęć. Przemku, czy oprócz takich zastosowań Osintu i samej rozrywki intelektualnej, o której mówiłeś na początku, to w jaki sposób pomaga ci na przykład w obecnej pracy? Może trochę mniej jest związana z moją obecną pracą, bo tak jak powiedziałem, są to pentesty. Aczkolwiek czasami faktycznie informacje chociażby o, o pewnych przekrętach, powiedzmy na, na Twitterze, w kwestii, choć, przepraszam, nie Twitterze, tylko LinkedInie, w kwestii chociażby rekrutacji, gdzie na przykład fałszywi rekruterzy kuszą, powiedzmy, kandydatów nowymi możliwością podjęcia pracy z tym, że trzeba na przykład zakupić własny sprzęt, załóżmy. I tutaj właśnie zobaczenie, kto w ogóle do nas pisze, czy jakby rozpoznanie, czyli ten osint jakby związany z ludźmi, to też jest bardzo intrygujący kawałek te, tego osintu, ponieważ no, tutaj można właśnie sprawdzić, kto dokładnie do nas pisze, czy wręcz znaleźć, odnaleźć jakąś, Kampanię, która właśnie się dzieje, powiedzmy na pracowników danej firmy. Więc tutaj te umiejętności pod kątem może nie, nie lokalizacji, ale właśnie ludzi to jest sprawa numer jeden. Sprawa numer dwa, oczywiście badanie infrastruktury firmy, czyli czy tego, jak jest zabezpieczona, odkrywanie może czasem rzeczy, o których firma może sobie nie zdawać sprawy, że, jest, że są na przykład źle zabezpieczone, czy coś jest wystawione na świat. To właśnie taka kronikarska ciekawość, żeby to, to sprawdzić, pomaga, pomaga drążyć temat i uzyskiwać te informacje. Czyli ten red o którym wspominałeś na tak, po początku, w fazie rekonesansu, również tak, bardzo przydatny Bardzo narzędzie. istotna część. A jeśli kogoś interesuje jeszcze szersze spektrum zainteresow... zastosowania OSINT-u, to oczywiście śledztwa dziennikarskie i tutaj odsyłam do Bellinger czy Citizen Lab, które kawał dobrej roboty wykonują, no albo choćby do Adama Hertle, który na początku dnia również pokazywał, co potrafi.